Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Dominika Ikonnikow. Jestem koordynatorką Akademii Gdańska, cyklu wykładów dotyczących szeroko pojętej historii naszego miasta, realizowanych już 8 rok przez Instytut Kultury Miejskiej. Tegoroczna, 8 edycja, realizowana jest pod hasłem Rum Omnium Fundamenta, czyli o łacinie, dowcipie i zabytkach w Gdańsku. Rum Omnium Fundamenta jest fragmentem łacińskiej sentencji umieszczonej na bramie Wyżynnej, która w całości głosi, iż to sprawiedliwość i pobożność są dwiema podstawami wszystkich królestw. W wyniku celowego podziału sentencji na dwa wersy, jej krótsza część twierdzi przekornie, iż to rum jest podstawą wszystkiego. Stąd tegoroczne wykłady spoglądają na gdańską historię z nieco mniej oficjalnej, znanej nam dotychczas strony. Dzisiejszy wykład poprowadzi dla Państwa Ewa Czerwińska. Serdecznie witamy, brawa, online'owe. Witam. Ewa Czerwińska, proszę Państwa, jest licencjonowaną przewodniczką trójmiejską, absolwentką studiów podyplomowych na Wydziale Historii Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności gedanistyka. Jak sama twierdzi, przewodnictwo to nie jest tylko jej zawód, zwykła praca, ale wręcz pasja i powołanie życiowe. Z wielką przyjemnością dzieli się podczas swoich wycieczek, spacerów, tu wirtualnych, rzeczami ważnymi, acz zawsze ciekawymi. Bardzo dziękuję Państwu za obecność i zapraszam do wysłuchania wykładu naszej prelegentki. Dziękuję bardzo. Witam jeszcze raz Państwa serdecznie. Mój wykład nazwałam Nec temere, nec timide, cum humor. I to na pewno Państwu skojarzy się herb Gdańska, który właśnie jest podkreślony takim napisem. Nec temere, nec timide to oczywiście znaczy odważnie, ale bez strachu, bez przesady. I cum humor, czyli z humorem. Widzicie Państwo herb Gdańska. Właściwie to powinnam chyba tutaj dopisać to cum humor, ale nie śmiałam mazać po herbie Gdańska. Wobec tego musicie Państwo sami sobie w myślach dopisać to cum humor. Kiedy mówimy o humorze Gdańska, no to myślimy o jego wieloletniej historii, wieloletnich zdarzeniach, jakie tutaj były. Nie zawsze było wesoło, nie zawsze było radośnie, ale gdańszczanie to lud wytrwały i zawsze nawet w najgorszej sytuacji potrafili znaleźć powód do uśmiechu. Kiedy dawni wędrowcy przyjeżdżali do Gdańska, a przybywali tutaj albo drogą morską i wtedy wysiadali w porcie gdańskim, który był oczywiście usytuowany na Motławie, albo dojeżdżali do niego, do tej głównej bramy, bramy Wyżynnej i tam witali się z miastem. Potem wchodzili w jego bramy, w jego ulice. No i rozrywki były w tym mieście różne. Wspomnę chociażby nad Motławą siedzących bufków, którzy tylko myśleli o tym, gdzie można wypić machandla, bo na Goldwassera oczywiście ich nie stać było. Ewentualnie coś gdzieś narozrabiać. Były też panie, które dotrzymywały panom towarzystwa. Urzędowały na ulicy na przykład Różanej, a kiedy się zestarzały, to przechodziły na Pogenful, czyli na Ropusze Bajoro. I w Gdańsku możemy znaleźć ślady dawnych rozrywek, ślady napisów łacińskich. I właśnie taki spacer dzisiaj, spacer wirtualny, no niestety warunki mamy, jakie mamy. Mam nadzieję, że może kiedyś uda nam się powtórzyć ten spacer w realu, ale dzisiaj musimy zadowolić się zdjęciami, które tutaj Państwu będę pokazywała, no i oczywiście moimi opowieściami. Dominika wspomniała, że napis na głównej bramie, bramie Wyżynnej, jest dosyć dowcipny. Ja zrobiłam zdjęcia napisów, które mieszczą się na bramie Wyżynnej. Brama Wyżynna to oczywiście brama, która wchodzi w ciąg tych wałów ze strony zachodniej. Strona zachodnia Gdańska
to była zawsze ta strona najniebezpieczniejsza. To uświadomił dobitnie gdańszczanom król Stefan Batory w 1577 roku, kiedy oblegał Gdańsk. No i zaraz później gdańszczanie wybudowali te obwałowania. Stanęła brama z przepiękną kamieniarką Willema van den Blocka. Był koniec wieku XVI. No i tutaj jest najpiękniej przedstawiona ta triada herbowa, a więc herb Prus Królewskich, czyli ten czarny orzeł, herb Polski i herb Gdańska. A pod nimi znajdują się te napisy. Napis z lewej strony, który teraz Państwo widzicie, głosi, że najmądrzej dzieje się to, co dzieje się dla Rzeczpospolitej. Następny napis, czyli napis z prawej strony, głosi, że dobra najbardziej pożądane przez państwo to pokój, wolność i zgoda. A na samym środku jest właśnie napis ten, o którym wspomniała Dominika, głoszący, że sprawiedliwość i pobożność to dwie podstawy wszystkich królestw. Jak Państwo widzicie, wyraz regno rum jest tutaj przeniesiony i czytając samą dolną część napisu czytamy rum omnium fundamenta, czyli rum jest podstawą wszystkiego. I myślę, że z tym jak najbardziej zgodziliby się bufkowie siedzący nad Motławą, ale myślę, że i wielu dzisiejszych gdańszczan też by się z tym zgodziło. Ruszamy spod bramy Wyżynnej, przechodzimy do następnego obiektu, mianowicie do zespołu przedbramia. Zespół przedbramia kiedyś pełnił taką funkcję, broniąc dostępu do tej głównej bramy miejskiej, ale potem, kiedy wybudowano bramę Wyżynną, stracił swoje znaczenie obronne i przekształcono go w więzienie. W więzieniu, które było takim pierwszym na ziemiach polskich więzieniem, a więc nowoczesnym zakładem penitencjarnym, gdzie nawet prowadzono resocjalizację, w takim więzieniu byli oczywiście strażnicy. I kiedy wejdziemy dzisiaj do zespołu przedbramia, do środka, to tam pomiędzy katownią i wieżą więzienną stojąc, kiedy spojrzymy do góry na katownię, to zobaczymy następujący obrazek. A mianowicie człowiek z kluczami w ręku, chociaż te klucze ostatnio mu gdzieś zginęły, i bez głowy. I teraz będzie trochę śmieszno i trochę straszno, jak to mówią. Bo jaka jest historia tej właśnie rzeźby? Otóż rzeźba ta przypomina według profesora Janusza Itisa pewnego rajcę miejskiego, który podczas oblężenia Gdańska chciał wyrzucić klucze oblegającym wojskom do miasta przez okno. Oczywiście został ten jego spisek wykryty, no i rajce skrócono o głowy. Natomiast profesor Samp podaje nieco inną wersję, a mianowicie, że w katowni mieszkał kat, który miał bardzo piękną córkę o wdzięcznym imieniu Sydonia. Sydonia zakochała się w jednym z strażników więziennych, bardzo przystojnym młodym człowieku, który niestety nie podzielał jej afektów. No i w związku z tym Sydonia postanowiła się zemścić. Otóż w nocy wykradła ojcu klucze, dała te klucze najgorszemu zbójcy, który tam siedział, który uciekł, no jeszcze wypuścił paru, po czym narozrabiali w mieście. Kiedy to się wydało, strażnika najpierw oskarżono o to, że właśnie oddał klucze i skazano go na karę śmierci. Ale kat coś podejrzewał. No więc, żeby spełniło się zgodnie z jej życzeniami, Sydonia otruła w nocy ojca, założyła jego kaptur, wykonała wyrok właśnie na tym, który nie chciał jej pokochać. Oczywiście to też się wydało, ona została spalona na stosie, a temu właśnie strażnikowi wystawiono pomnik w formie tego takiego popiersia bez głowy z kluczami w ręku. Miało być o humorze i dowcipie. Gdzie tutaj dowcip? Na razie jest dosyć makabrycznie, Państwo powiecie. Ale dowcipem było co innego. Otóż, kiedy zespół przedbramia był poddawany renowacji pod koniec XIX wieku, w czasach pruskich, wtedy do tej rzeźby ktoś wpadł na pomysł i dorobił głowę. I później na tej podstawie, kiedy był odbudowywany zespół przedbramia po II wojnie światowej, w latach 70. również wykonano ten posąg z głową. Ale widocznie temu strażnikowi, na pamiątkę którego została, jak on wyglądał? Wyglądał właśnie tak, widzicie Państwo na następnym zdjęciu.
Widocznie temu strażnikowi nie spodobało się i zrobił dowcip gdańszczanom i ta głowa odpadła. I dzisiaj widzimy to popiersie w takiej wersji, jak ono było kiedyś. Ja tego osobiście nie widziałam, ale jak z opisów czytałam, to tam na przekroju tej szyi podobno nawet można zobaczyć przecięte tętnice i inne naczynia krwionośne. Także może dosyć na razie tej makabreski, przechodzimy dalej, a mianowicie przechodzimy do następnej bramy, bramy długoulicznej, którą niektórzy, właściwie bardzo dużo ludzi nazywa Bramą Złotą. Bramą Złotą ona została nazwana gdzieś tam w XIX wieku w jednym z przewodników. No i potem, zwłaszcza po II wojnie światowej, ta nazwa do niej przylgnęła, ale we wszystkich opisach aż do końca II wojny światowej ona wszędzie jest opisywana jako Langtor, czyli brama długouliczna. Na bramie długoulicznej oczywiście znajdują się napisy. Z tej strony, na którą w tej chwili patrzymy, a więc od strony zachodniej, nie jest to język łaciński, jest to język starodolno-niemiecki. Takim językiem posługiwano się tutaj przez wiele lat w Gdańsku. Dodatkowo jeszcze z naleciałościami niderlandzkimi, bo tutaj była cała masa przesiedleńców z Holandii. Natomiast napis, który tutaj widnieje w takim wolnym tłumaczeniu brzmi: niech szczęście sprzyja tym, którzy cię miłują, niech będzie pokój w twoich pałacach i królestwach. Jest to fragment psalmu 122 z Biblii. Kiedy przejdziemy na drugą stronę bramy, to zobaczymy już napis łaciński i on głosi: zgodą małe państwa rosną, niezgodą wielkie upadają. Jeżeli spojrzymy na górę bramy, tutaj akurat nie widać na tym zdjęciu, ale państwo jako gdańszczanie doskonale ją kojarzycie, to tam na górze mamy takie alegoryczne postaci. Od strony zachodniej mamy pokój, wolność, bogactwo i sławę. Natomiast tutaj z tej strony mamy roztropność, pobożność, sprawiedliwość i zgodę. I właśnie ta zgoda nawiązuje do tego napisu: zgodą małe państwa rosną, niezgodą wielkie upadają, ponieważ trzyma w ręku kołczan ze strzałami i w drugim ręku trzyma złamaną strzałę. I należy sobie przypomnieć tutaj z legendy o królu Arturze to, że on tłumaczył kiedyś swojemu synowi, że jedną strzałę złamać jest łatwo, natomiast złamanie wszystkich strzał, jeżeli one są wszystkie razem w pęku, jest niemożliwe. Czyli inaczej mówiąc, trzymajmy się kupy, kupy nikt nie ruszy. No i to powinni powtarzać sobie tą zgodą, tą sentencję z naszej bramy politycy codziennie rano, to może w tym kraju byłoby trochę spokojniej i lepiej. Ruszamy teraz ulicą Długą w stronę Długiego Targu i tutaj chciałabym wspomnieć trochę o odbudowie Gdańska. Ponieważ Gdańsk był bardzo zniszczony w czasie II wojny światowej, jak kojarzycie państwo zdjęcia, jak on wyglądał, no to było jedno morze ruin, po czym postanowiono go odbudować jako miasto nowoczesne, a do tego dorabiano historyczne, na podstawie dawnych zdjęć, rycin, historyczne fasady. Żeby pokazać, jak piękny kiedyś był Gdańsk, jak się w Gdańsku doskonale kiedyś bawiono, jak tutaj dowcipkowano, na ozdobach, które mamy na domach, jakie znajdują się wzdłuż ulicy Długiej, Długiego Targu, ale nie tylko, pojawiły się na przykład rysunki wesołych zabaw. I tutaj macie państwo taki rysunek takiego balu w ogrodzie dworskim pod zamkiem. Jest to takie sgrafito przy ulicy Długiej 7 autorstwa Tadeusza Dębskiego. Widać tutaj wesoło bawiących się ludzi. No, w Gdańsku bawiono się zawsze wesoło. Na następnym obrazie mamy tak zwaną kamienicę aktorską. Tutaj widać ją w całości. Za chwilę pokażę zbliżenie. Mamy tam trzy portrety autorstwa Hanny Żuławskiej, na których mamy tych najbardziej takich znakomitych
przedstawicieli Teatru Polskiego, a więc Helena Mądrzejewska, a więc Alojzy Żółkowski, a więc Wojciech Bogusławski. Natomiast wyżej, tam na następnym fryzie, mamy tutaj przedstawione na tym zdjęciu wesołą zabawę, zabawę, w której przodują aktorzy, igrce, jacyś komedianci. Teatr bardzo często przyjeżdżał do Gdańska. Tutaj w Gdańsku był również teatr szekspirowski, który nie tylko komedie, ale głównie tragedie wystawiał, ale też były właśnie te teatry takie radosne, wesołe. Gdańsk bawił się zawsze bardzo chętnie. Następna taka scena jakiejś uczty, zabawy, to jest na kamienicy przy ulicy Długiej 51. Tutaj również to jest wykonane techniką sgraffito. I tutaj mamy nawiązanie oczywiście do epoki renesansu, bo tak starano się pokazywać Gdańsk, bo renesans to był właśnie ten okres, kiedy w Gdańsku był ten złoty wiek, kiedy mówiono, że Gdańsk jest perłą w koronie Rzeczpospolitej. Poza tym odbudowując i ozdabiając te kamienice po II wojnie światowej, starano się pokazać polskość Gdańska. I tutaj na tym właśnie scenie tego balu, jakiegoś spotkania, mamy z lewej strony, widzicie Państwo, taką postać kobiecą w czepcu. Ona jest druga od lewej strony. Nawiązuje to do portretu Barbary Radziwiłłówny. Pewnie Państwo kojarzycie taki z tymi perłami pod brodą. Ten obraz może być też nawiązaniem do obrazu, jaki znajduje się w sali czerwonej Ratusza Głównomiejskiego, a mianowicie apoteozy handlu gdańskiego Izaaka Vandenblocka. Troszeczkę właśnie to zaraz jest niedaleko ratusza. Wobec tego to jakoś też nawiązuje do tego tematu. Przejdźmy do następnej kamienicy, a mianowicie trochę się cofamy ulicą Długą. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Długiej i Tkackiej. Tam właśnie znajduje się ta narożna kamienica, na pewno Państwu doskonale znana, bo jak wchodzimy na ulicę Długą po lewej stronie, od razu wchodzimy zaraz prosto na nią. I na tej kamienicy pojawiło się sgraffito Mieczysława Baryłko. Przypomnę Państwu, że sgraffito, ta technika była bardzo chętnie wykorzystywana przy odbudowie Gdańska, przy ozdabianiu kamienic. Sgraffito wykonuje się w ten sposób, że nakłada się jeden tynk jednego koloru. Potem jak on wyschnie, nakłada się tynk drugiego koloru i potem wydrapując uzyskuje się konkretny obraz. I tu właśnie w ten sposób ta kamienica została ozdobiona, nawiązuje do spraw żeglarskich i tutaj na samym dole mamy takie dwa żaglowce i tam jest napis z lewej strony Navigare necessum est, powinno być necesse est, no tam jest akurat błąd. Natomiast po prawej stronie vivere non necess, co znaczy żeglowanie jest rzeczą konieczną, życie nie jest rzeczą konieczną. To są słowa Pompejusza Wielkiego według Plutarcha, ale one doskonale oddają filozofię dawnych gdańszczan. Dla nich port, morze to było to, co było w mieście najważniejsze. I właśnie o tym mówi tutaj ten łaciński napis. W Gdańsku niektórzy mówią, że nie ma rynku. Ostatnio z takim wpisem gdzieś na Facebooku się znalazłam. Dlaczego w Gdańsku nie ma rynku? Jest rynek, to jest długi targ, tylko on jest zupełnie inny niż w tych miastach, gdzie na środku stał ratusz, dookoła były uliczki w kwadracik i to wszystko później się rozchodziło, koncentrowało się wokół tego centrum. W Gdańsku najważniejsza jest Motława i port. I właśnie wszystkie ulice biegną do tego portu. Gdańsk ma budowę grzebieniową i nasz targ, nasz rynek jest również taki podłużny, równoległy do tych głównych ulic. Dlatego tak to wynikało. Wspominałam o odbudowie Gdańska. Gdańsk odbudowywała cała ekipa znakomitych artystów. Jedną z nich była profesor Józefa Wnukowa, pochodząca z Warszawy, potem mieszkała jakiś czas we Lwowie. Malarka, tkaczka, pedagog. Ona była założycielką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Sopocie, która potem się przeniosła tutaj do Gdańska, Akademia Sztuk Pięknych. Ona wykonywała ten plafon
w ratuszu, w sieni głównego miasta, który przedstawia wjazd króla Jana III Sobieskiego do Gdańska. I z profesor Wnukową związana jest bardzo ciekawa historia. Otóż ona była autorką odbudowy odbudowy ozdób na między innymi tej kamienicy. To jest kamienica tuż obok domu Upchagena. Dom Upchagena to jest ten czerwony stojący po lewej stronie. Tutaj mamy numer 11 i ozdoby, jakie znajdują się na tej kamienicy, nawiązują trochę do dawnych arrasów. Są bardzo piękne, ale od początku tak nie było. Ten kwartał tych ulic, które tutaj mamy, zaczynając od ulicy Garbary do ulicy Pocztowej, był właśnie odbudowywany jako pierwszy. I właśnie profesor Wnukowa brała udział w tynkowaniu i w ozdabianiu niektórych z nich. No i w pewnym momencie tynk na dwóch z tych kamienic bardzo jej się nie podobał. Posłużę się tutaj jej wspomnieniami. Tutaj chcę Państwu przy okazji pokazać taką książkę. Wspomnienia z odbudowy głównego miasta. Polecam, bardzo ciekawe rzeczy tutaj można wyczytać. A jeśli chodzi o osoby, które odbudowywały główne miasto Gdańsk, to ich, a zwłaszcza trakt królewski, to ich podobizny możecie Państwo zobaczyć oczywiście na samym końcu, albo zależy z której strony patrzymy, Długiego Targu, tuż obok Bramy Zielonej. Jak spojrzymy w lewo, to mamy takie podcienia i tam na zwornikach, w tych podcieniach mamy portrety osób odbudowywujących Gdańska, więc profesor Wnukowa, więc pan Mieszkowski, a więc Jacek Żuławski i cała masa innych. I tu właśnie posłużę się fragmentem tej książki, którą Państwu przed chwilą pokazałam. Profesor Wnukowa wspomina tak. Jako pierwszy został wykończony ten odcinek między Garbary i Pocztową. Kamieniczki były za jasne. Jedna za żółta, druga za bardzo seledynowa. Mówiono, że kiedy tynk wyschnie, będzie jeszcze gorzej. Rozpatrywaliśmy z Żuławskim możliwość zmiany wystroju elewacji, choć zdawaliśmy się sprawę, że będzie to niezwykle trudne. Po pierwsze, trzeba mieć nowy projekt zatwierdzony przez Radę Techniczną. Po drugie, trzeba przekonać przedsiębiorstwo, aby powtórnie dało majstrów i tynk, no i sfinansowało całą techniczną robotę. Na pierwszej Radzie Technicznej przedstawiłam sprawę i pokazałam nowe projekty. Rada była bardzo łaskawa, ale stwierdziła, że minister budownictwa musi wyrazić zgodę na ponowne ustawienie rusztowań i zlecenie brygadzie wykonania prac. Przygotowała pismo uzasadniające zmiany, po czym profesor Wnukowa wsiadła do pociągu i pojechała do Warszawy. W Warszawie, jak pisze, znalazłam się o 7 rano i zaraz poszłam do Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli, ażeby jak najwcześniej dostać się do wiceministra Wolskiego. Weszła do gabinetu o godzinie 9 i pisze dalej, że minister Wolski powiedział tak. Było do przewidzenia, iż artyści umieją tylko gadać i wyciągać pieniądze, a jak coś zrobią, to źle. I że nie podpisze i na żadne zmiany nie da pieniędzy, ma zostać tak jak jest, żeby było wiadomo. No więc cóż było robić? Odeszła stamtąd. Jak pisze, kupiłam dwie bułki z czarnym salcesonem i przeleżałam w łazienkach na trawie do popołudnia. Przynajmniej nie było tutaj ruin. Po czym poszłam na Pragę, na bazarze kupiłam motykę do kopania kartofli. Zdumionemu stolarzowi kazałam ją oprawić na długim 2,5-metrowym bardzo mocnym drążku. Innego majstra uprosiłam, aby naostrzył mi to narzędzie. Był pełen sprzeciwu, tłumaczył mi, że pokaleczę wszystkie korzenie i te kartofle, kopiąc tak ostrą motyką. No a potem wsiadła w pociąg i wróciła do Gdańska. Przyjechałam do Gdańska o godzinie 6. Na szczęście mieszkańcy domu znali mnie doskonale, bo przecież cały miesiąc kręciłam się po rusztowaniach. Otworzyła zaspana gospodyni, ale uśmiechnęła się do mnie, a ja łagodnie, tajemniczo powiedziałam jej, że muszę wypróbować, czy tynki na elewacji są dość mocno związane, bo jutro rano ma być komisja kontrolna. Syn i córka gospodyni trzymali mnie mocno za pasek i nogi, a ja długą motyką szorowałam po całym ornamencie. Było trochę trudno, no ale to wszystko spadło na chodnik. Powędrowałam do drugiej kamienicy, z którą się uporałam prędzej, bo fresk łatwiej było zdrapać niż podwójne z grafito.
po czym wrzuciłam motykę do rzeki, następnie siedząc w barze mlecznym nad kubkiem mleka i jajecznicą, napisałam list do wiceministra Wolskiego. W poniedziałek spokojnie poszłam na posiedzenie Rady Technicznej. Przedsiębiorstwo postawiło rusztowania, zapłaciło majstrom i do końca sierpnia były gotowe budynki pod numerami 10, 11 i 21. Jedynie konserwator miejski stwierdził: uwierzyłem, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale czym pani to zrobiła? Motyką, panie inżynierze. Śmiali się wszyscy, a najbardziej Lucjan Motyka, kiedy dowiedział się o całej historii, jeszcze zanim został ministrem kultury i sztuki. Takie to rzeczy działy się tutaj w czasie odbudowy Gdańska. Natomiast teraz przejdziemy może dalej. Przechodzimy pod numer 29. W tejże, jeszcze pokażę Państwu tu na zdjęciu. To jest troszeczkę ciemne, bo robiłam pod światło. To jest ta druga kamienica, z której zbijała tynki profesor Wnukowa, a mianowicie kamienica numer 21, ostatnia w tym kwartale. I teraz przechodzimy pod kamienicę numer 29, która ma bardzo ciekawy napis u góry. Ta kamienica należała przez wieki do Czirenbergów, do Bradensów, a od połowy XVII wieku stała się własnością rodu Frederów. I wtedy to najprawdopodobniej właśnie fasadą zajął się sam niderlandzki mistrz działający w manieryzmie niderlandzkim, a mianowicie Abraham van den Blok. Oczywiście doskonale Państwo wiecie, że to był syn tego Willema van den Bloka, który wykonywał fasadę Bramy Wyżynnej, bo Willem van den Blok miał czterech bardzo utalentowanych synów: Abrahama, Izaaka, Daniela i Jakuba. Takie imiona biblijne, bo oni byli menonitami. Abraham, podobnie jak ojciec, był architektem i rzeźbiarem i właśnie on wykonywał fasadę tej kamienicy na polecenie Frederów. Jak Państwo patrzycie na tę kamienicę, to tam są takie medaliony z głowami cesarzy rzymskich. Mamy tam i Wespazjana, i Trajana, i Nerona, i Klaudiusza. Jeżeli ktoś oglądał serial Ja, Klaudiusz, no to mamy tu dokładnie wszystkich bohaterów z tego właśnie serialu. Natomiast najciekawszy jest napis na górze. Tutaj troszeczkę w zbliżeniu go Państwo widzicie. Głoszący, mówiąc po polsku, że rzeczy wielkie upadają przez zazdrość, wzrastają dzięki cnotom. Ale jeżeli przeczytamy tylko środkową część, a mianowicie pro invidia, wtedy się dowiadujemy, że napis brzmi ku zazdrości. Czyli wygląda tak, jakby chcieli, żeby im ktoś zazdrościł. No i legenda miejska mówiła, że oni byli bardzo zazdrośni o sławę Ferberów, a mianowicie tego znakomitego rodu, do którego jeszcze dzisiaj z Państwem wrócę. Kamienica Ferberów stoi tuż obok, pod numerem 28, i wygląda tak. I to doskonale Państwo wiecie, że to z tej kamienicy tam z góry wypadał ten mały kostek Ferber, co to był ten wjazd króla do Gdańska i ta opiekunka, która chciała zobaczyć, jak ten król wjeżdża do Gdańska, no bo przecież telenoweli wtedy w telewizji nie miała. Wobec tego była nieuważna, ten maluch wpadł do tego kosza z rybami, ale to nie będę Państwu któryś raz opowiadała tej legendy, bo wszyscy ją doskonale znają. Także do Ferberów jeszcze wrócimy, jak będziemy w kościele mariackim. Natomiast teraz przechodzimy dalej, mijamy ratusz głównego miasta, wchodzimy na Długi Targ. No i oczywiście drugim co do ważności budynkiem w dawnym Gdańsku po ratuszu głównego miasta był oczywiście Dwór Artusa. Dwór Artusa, w którym spotykały się bractwa rycerskie, w którym spotykali się mieszczanie, w którym odbywały się bale, spotkania, powitania królów. I kiedy wejdziemy do, już nie będę omawiała całego Dworu Artusa, bo mamy ograniczony czas w sumie. Kiedy wejdziemy do Dworu Artusa, no to na pewno jednym z ciekawszych elementów jest tam tak zwany Wielki Piec, unikalny piec na skalę europejską, budowany w latach 1545-46, tutaj macie go Państwo na zdjęciu, przez Georga Stelzenera. Ma aż 10 metrów i 65 centymetrów wysokości, 25 metra szeroki, składa się z 5 kondygnacji.
No i był budowany na początku, w połowie wieku XVI, jak Państwo pamiętacie, w 1517 roku oczywiście Marcin Luther zapoczątkował protestantyzm i w Gdańsku bardzo szybko te idee się przyjęły. Wobec tego, jak patrzymy na piec, to na samym dole mamy u podstawy takie cztery okienka, cztery płcizny, cztery kafle, na których są cztery podobizny, patrząc od prawej, zakonnika, zakonnicy, błazna i kuglarki. Tak jakby zestawiono właśnie zakonników i kuglarzy, no chciano w ten sposób pokazać jakieś zepsucie Kościoła katolickiego, wyraźnie jest to kierowane do tej luterańskiej, tej protestanckiej części gdańszczan. Natomiast trzy następne kondygnacje przedstawiają 11 władców europejskich, z tym, że każdy z nich jest przedstawiony w 20 różnych postaciach, a mianowicie w różnym stroju, w różnym uczesaniu. Nie mają żadnych insygniów, które pozwalałyby stwierdzić, kto to jest, ale ludzie tamtych czasów doskonale wiedzieli, że byli przedstawieni tam władcy katoliccy, Karol V Habsburg z żoną Izabelą Portugalską, Ferdynand, a także władcy luterańscy, głównie książęta sascy. Oni wszyscy tam razem wspólnie na tym piecu są. Na czwartej kondygnacji, trochę węższej, znajduje się alegorię cnót, roztropności, umiarkowania, cierpliwości i czystości, a jeszcze wyżej, na piątej kondygnacji, mamy księżyc, mamy boginię Wenus. No i na samym szczycie te doskonale Państwu znane trzy gdańskie herby, a więc herb Prus Królewskich, herb Polski i herb Gdańska. Piec stał sobie spokojnie aż do końca 42 roku. Wiosną 43 roku zdawano sobie sprawę, że no może być to dla niego niebezpieczne, bo tutaj też wojna może już przyjść bardziej ostra. I dwie górne kondygnacje, czyli 235 kafli z 520, jakie tutaj istnieją, rozebrano, te kafle przywieziono do Kartuz, do refektarza, tam do tego zespołu klasztornego w Kartuzach. Niestety pozostały te kondygnacje trzy dolne, no a później przyszedł marzec, kwiecień 45 roku, kiedy to armia radziecka wyswobodzała Gdańsk. No i niestety piec został zniszczony. I tutaj tuż po wojnie zaczęto zabezpieczać to, co zostało. Należałoby tutaj wspomnieć o dwóch znakomitych konserwatorach sztuki, a mianowicie Willi Drost, który tutaj był właśnie takim najbardziej zaangażowanym w to, ale również Erich Vollmar. Oni zabezpieczali, katalogowali, wywozili te zbiory wszystkie cenne gdańskie do mniejszych miejscowości wokół Gdańska, bo zdawali sobie sprawę, że jeżeli one tutaj zostaną, to ulegną zniszczeniu. W mniejszych miejscowościach była mniejsza szansa, że zostaną zniszczone. Potem po wojnie one były tutaj, wracały do Gdańska. Willi Drost i Erich Vollmar do 1946 roku do końca tutaj pozostali, doskonale pamiętając, nawet bez zapisków. Willi Drost, który był już bardzo chory, świetnie pamiętał, gdzie, w której skrzyni, w jakiej miejscowości co leży. I tutaj chcę się odnieść do takiej wspomnienia, które zostało zamieszczone w takiej książeczce Gdańsk 45. Ona została wydana przez Nadbałtyckie Centrum Kultury po takiej konferencji, która odbyła się 30 marca 1995 roku pod redakcją profesora doktora habilitowanego Mariana Mroczki. Bardzo ciekawe wspomnienia o Gdańsku 45 roku. I tutaj fragmencik Państwu przeczytam wspomnień syna Willego Drosta. Syn nazywał się Wolfgang.
A mianowicie, jako 14-letni chłopiec pomagałem wygrzebywać ze zwałów gruzu kafle wielkiego pieca renesansowego. Podłoga dworu Artusa zasłana była gruzem, gdyż zawaliły się w dużej części jego sklepienia. Niewielką grupę, jaka za pamiętaniu pracowała, tworzyli mój ojciec, profesor Kilarski i major Charkow. Rosjanin powstał, spojrzał na spustoszony długi targ i powiedział: grzebiemy się tu teraz w pyle i gruzie. Rosyjski oficer, polski komisarz i niemiecki profesor. I zapomnieliśmy wszystko. Narodową nienawiść i wojnę we wspólnym staraniu, by złożyć na powrót dawny piec. Niechże to będzie korzystnym znakiem na przyszłość. Ojciec mój, który zanotował te refleksje doskonale językiem niemieckim władającego majora, dodał: z pewnością traktował ową wypowiedź poważnie. Także no, nie wszyscy Niemcy, nie wszyscy Rosjanie byli tacy źli. Jeżeli chodzi o okres powojenny, to odbudowę pieca pierwszą projektował Kazimierz Macur, znakomity również architekt tutaj. Jeżeli Państwo byliście kiedyś może w kościele na przykład Chrystusa Króla, to tam są takie skrafita za ołtarzem. To właśnie autorstwa Kazimierza Macura. Zresztą książka wyszła jego syna, wspomnienie, bardzo warto to przeczytać. Natomiast za budowę pieca wzięto się w 1993 roku. Inicjatorem był wojewódzki konserwator zabytków pan Marcin Galicki. Kafle te, które zostały potrzaskane, były odtwarzane w pracowni konserwacyjnej w Toruniu. Zrobiono specjalny metalowy stelaż. I w latach 1994-95 odbudową pieca zajęli się pani Barbara i Ludwik Brzuskiewiczowie. Natomiast brakujące kafle dorabiał pan Henryk Lula z Akademii tutaj Sztuk Pięknych w Gdańsku. I w zeszłym roku z panem Lulą miało być tutaj spotkanie w IKM-ie. Miał opowiadać o odbudowie tego właśnie, o odtwarzaniu tych kafli. Miało to być w końcówce marca, no ale niestety przyszło co przyszło i do tego spotkania nie doszło. Bardzo żałuję, bo nie wiadomo, czy pan Lula już jest człowiekiem wiekowym i nie wiadomo, czy jeszcze dojdzie do takiego spotkania. Uroczyste odsłonięcie pieca nastąpiło 21 kwietnia 1995 roku. No i na tym odbudowanym piecu pojawił się taki też wizerunek. Doskonale Państwo wiecie, postać Dyla Sowizdrzała. Była wielka dyskusja, czy postać Dyla Sowizdrzała ma się pojawić na tym odbudowywanym piecu, bowiem twierdzono, że Dyl Sowizdrzał to jest zwyczaj niemiecki, a my tutaj nie potrzebujemy takich niemieckich śladów, ale profesor Januszajtis między innymi udokumentował, że zapisy o Dylu Sowizdrzale były już na początku wieku XVIII, wtedy kiedy jeszcze Gdańsk był polski, bo zapiski pojawiły się w roku 1729, w 1734, czyli rzeczywiście Dyl Sowizdrzał, wtedy ta podobizna już była. A w ogóle skąd wziął się Dyl Sowizdrzał? Otóż Dyl Sowizdrzał pojawił się w Brunszwiku. Po niemiecku nazywa się, niestety nie znam niemieckiego, ale przeczytam, Til Eulenspiegel, czyli sowa i zwierciadło. Tak to się tłumaczy. Wyczytałam też, że w niemieckim mogło to, można to było usłyszeć jako powiedzenie pocałuj mnie w cztery litery, że tak powiem. Dyl Sowizdrzał był takim symbolem dowcipów, wesołej zabawy, radości. No zresztą widać, jak on wygląda i co robi. Ogląda sobie pewną część ciała w lustrze. Tutaj do Gdańska przyjeżdżali kupcy, przyjeżdżali ludzie, którzy załatwiali interesy. Spotykali się właśnie w dworze Artusa. Tam był też wyszynk, pili, wesoło się bawili, dowcipy, właśnie opowiadano sobie dowcipy o Dylu Sowizdrzale i to pozwalało na rozluźnienie nastrojów tychże właśnie ludzi, poznawało, poznać osobowość, zanim się zawiązało jakieś tam bliższe interesy. Także ten Dyl Sowizdrzał był w ten sposób potrzebny.
Podobno Dyla oglądał też Stańczyk, czyli ten błazen króla Zygmunta Augusta, ale no myślę, że to troszeczkę inny rodzaj dowcipu prezentował Stańczyk, a inny rodzaj dowcipu prezentował właśnie Dyl Sowizdrzał. Natomiast niewątpliwie w 1562 roku Dyla Sowizdrzała oglądał sobie Mikołaj Rej, który był tutaj w Gdańsku i opublikował w swoich figlikach, takim dziele, sporo właśnie anegdot na ten temat. Tyle o piecu. Natomiast teraz przechodzimy nieco dalej w dworze Artusa w stronę tutaj Długiego Targu i mamy tam wielkie malowidło, właściwie nie jest to malowidło, tylko rekonstrukcja cyfrowa, malowidła dawnego Antona Mellera, Sąd Ostateczny. Wielka szkoda, że się nie zachował. Jest to dzieło, które uległo spaleniu w czasie II wojny światowej. Natomiast Anton, to właśnie to dzieło. Natomiast ono nieco różni się, właściwie zdecydowanie się różni od Sądu Ostatecznego, który mamy w Bazylice Mariackiej Sądu Memlinga. Zupełnie inaczej zostało przedstawione. Natomiast jeżeli chodzi o samego Antona Mellera, to Anton Meller pochodził z Królewca. Niektórzy mówili, że dla Gdańska był tym kimś podobnym jak Rubens dla Antwerpii. Przyjechał tutaj z Królewca i tworzył na zlecenie Rady Miasta. Takie najbardziej znane jego dzieła to na przykład tablica jałmużnicza, która wisi w Kościele Mariackim, portret biskupa Maurycego Ferbera, portret gdańskiej patrycjuszki, ale również cykl obrazów dla komory palowej. No i na pewno znany wszystkim miłośnikom Gdańska obraz Grosz Czynszowy, którego akcja dzieje się tutaj na tym głównym rynku, na Długim Targu, gdzie możemy na tym obrazie zobaczyć jeszcze dawną bramę długouliczną, tak w perspektywie. Również odbudowę świątyni możemy też podziwiać, bo do tej pory się zachowała. Natomiast zaczął również tworzyć ołtarz dla kościoła świętej Katarzyny, ukrzyżowanie z Gdańskiem, ale niestety był już bardzo chory i w sumie ten ołtarz kończył Izaak van den Blok. Natomiast kiedy malował ten Sąd Ostateczny, doszło do sporów z Radą Miasta, z burmistrzem i w związku z tym nie dostał już zlecenia na ozdobę sali czerwonej Ratusza Głównomiejskiego i tam właśnie te malowidła wykonywał Fredeman de Vries, no a strop oczywiście apoteoza Izaaka van den Blocka. I o tym mówi takie dość ciekawe opowiadanie. Otóż kiedy Meller malował ten swój obraz, ten Sąd Ostateczny, to pewnego razu uczestniczył w balu, jaki odbywał się w dworze Artusa. No i zauważył tam piękną córkę Agatę von Linde, córkę burmistrza. Poprosił ją do tańca. Ona spojrzała na niego tak dosyć nieprzyjaźnie, wydeła wargi i powiedziała, że ją bardzo nogi bolą i ona tańczyć z nim nie będzie. A za chwilę zobaczył, że tańczyła z kimś zupełnie innym, z jakimś bogatym przybyszem z zagranicy. No więc postanowił się zemścić. Kiedy parę dni później odsłaniano ten gotowy obraz Sąd Ostateczny, burmistrz aż oniemiał z przerażenia, dlatego że ta główna postać, która na nim jest, czyli ta taka największa postać kobieca, a mianowicie alegoria pychy, ujrzał twarz własnej córki. No więc rzucił się do Mellera, twierdząc, że no Rada Miasta mu nie zapłaci, jeżeli albo przemaluje tą twarz, albo ją zakryje. No i rzeczywiście następnego dnia pokazał osłoniętą twarz, ale osłoniętą taką właśnie jakby szklaną kulą, w której doskonale było widać rysy twarzy. No więc burmistrz znowu, że nie zapłaci. Na co Meller powiedział, a czy burmistrz dokładnie przyjrzał się obrazowi i temu, co tam się dzieje w prawym dolnym rogu. Tutaj na tej
obrazku nie widać tego, musicie Państwo mi uwierzyć na słowo albo pójść do dworu Artusa i obejrzeć to po prostu, że tam zobaczył łódkę, w której byli, siedzieli rajca, siedział ten burmistrz i łódka płynęła na zatracenie do piekła. No więc się zdenerwował i powiedział, że jeżeli Meller domaluje w tej łódce siebie, to wtedy uzyska zapłatę. Meller obiecał, zgoda. Następnego dnia obejrzano obraz i cóż zobaczono? Ano była łódka z rajcami, z burmistrzem, był również Meller z paletą, ale za nim był anioł, który bosakiem go ratował. No już burmistrz opuścił ręce, machnął, zapłacił Mellerowi, ale jak mówię, ratusz głównego miasta już ozdabiał nie Meller, tylko właśnie Fredeman de Vries i Isaac van den Blok. To teraz już schodzimy z ulicy Długiej, Długiego Targu i udamy się tam, gdzie znajdziemy dużo napisów łacińskich. A gdzie można w Gdańsku znaleźć najwięcej napisów łacińskich? Ano oczywiście na epitafiach. Wobec tego kierujemy się teraz do kościoła Mariackiego. I tam tuż przy wejściu w bramie od ulicy Piwnej, bo w tej chwili tak wchodzimy do kościoła Mariackiego albo od ulicy Piwnej, albo od ulicy Plebania. Nie ma tego wejścia czynnego od tyłu, od zachodniej strony. Wita nas uśmiechnięty aniołek. I tutaj teraz spojrzymy sobie na epitafium, a mianowicie epitafium rodu Ferberów, Konstantego Ferbera konkretnie. O Ferberach już mówiłam, o tym dziecku, co to tam wypadało przez to okno. I tych Konstantych Ferberów było, proszę Państwa, aż trzech. I teraz jest sprawa dyskusyjna, który to Konstanty Ferber wypadał właściwie z tego okna. Samo epitafium głosi, proszę Państwa, tak, tłumaczę to, co tam jest napisane. Korzystałam oczywiście z książki doskonałej, łacińskie inskrypcje, które tutaj mamy konkretnie Bazylikę Mariacką, natomiast druga książka, łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska Śródmieście, są jeszcze inne dzielnice również, także warto do nich zaglądać. Czytam, co jest napisane na epitafium Ferberów. Przyjdźcie na sąd, zmarli, powstańcie. Poświęcone Bogu Najlepszemu, Największemu już od prawie 300 lat z łaskawości Boga Najlepszego, Największego oraz dzięki przychylności najjaśniejszych królów polskich i życzliwości samego Gdańska, obecnemu wśród pradawnych imion rodowi Ferberów, któremu z powodu olbrzymich zasług i dzielnych dokonań przodków przypadła infuła warmińska i najwyższe zaszczyty w ojczyźnie. Infuła warmińska, tutaj mowa oczywiście o Maurycym Ferberze, który był biskupem warmińskim. Herb Ferberów możemy znaleźć na przykład w Lidzbarku Warmińskim, te trzy świńskie łby również we Fromborku. Czytam dalej. Przypadła infuła warmińska i najwyższe zaszczyty w ojczyźnie. Przede wszystkim zaś burmistrzowi Konstantynowi Ferberowi, ponieważ dawną chwałę swego rodu uświetnił niedawno szczęśliwymi rządami, umieścił tablicę jako oznakę wiary dla przodków i najsłodszej miłości względem brata, a dla siebie i najmilszej żody oraz wszystkich swoich potomków wzniósł grobowiec rajca miejski Jan Ferber. Który to był ten Konstanty, któremu poświęcono to epitafium? Otóż Konstanty I Ferber był synem burmistrza Eberharda, sam również został burmistrzem. Był to człowiek bardzo bogaty, na pewno Państwo kojarzycie na Lipcach, jak się jedzie tam w stronę Pruszcza Gdańskiego, dwór Ferberów. On tam kupił olbrzymią posiadłość ziemską, nazwał ją Konstantynopolem, prowadził interesy zbożowe, osuszał bagna, osadzał tutaj
kolonistów, menonitów między innymi. Jego żona ubierała się w futra, obwieszała złotem, jeździła po szóstną karocą. Także był to człowiek bardzo bogaty, ale również bardzo wiele zrobił dla Gdańska. Na przykład dzięki niemu w 1558 roku został założony tak zwany partykularz, późniejsze gimnazjum akademickie. Gimnazjum akademickie, w którym poziom nauczania był tak wysoki, że po jego ukończeniu przyjmowano na trzeci, czwarty rok renomowanych studiów zachodniej i południowej Europy. Na przykład w tymże gimnazjum akademickim w 1613 roku Joachim Oelhaff po raz pierwszy wykonał w Europie Północnej udokumentowaną sekcję zwłok. Tam również uczył się na przykład Jan Heweliusz. Także to wielka zasługa Konstantyna Ferbera. Ale również reprezentował Gdańsk na tak zwanym forum zewnętrznym i nawet dwa razy przebywał z tego tytułu w więzieniu. Bo raz była to konflikt z Komisją Morską powołaną przez Zygmunta Augusta i wtedy został uwięziony na rok w Piotrkowie za obrazę majestatu. No a drugi raz, kiedy w 1576 roku nie chciał się ukorzyć przed królem Stefanem Batorym w Toruniu. Wtedy na pół roku uwięziono go w Łowiczu, a później stał na czele delegacji przepraszającej króla, bo to pamiętacie państwo, jak to było z tym Stefanem Batorym. Jak Walezy uciekł do Francji, tak, po pierwszej wolnej elekcji, no to chciano teraz wybrać w elekcji następnego króla, no i część wolała Maksymiliana, część Stefana Batorego. Summa summarum wybrano królem Annę Jagiellonkę i jako męża przydzielono jej tego Stefana Batorego. No ale Gdańskowi na przykład nie bardzo się to podobało i w związku z tym w Toruniu nie złożyli mu hołdu lennego. No i wtedy właśnie Ferber powędrował do więzienia. Potem Batory otaczał Gdańsk. Gdańskie wojska dostały Łupnia w Lubiszewie pod Czewem nad Jeziorem Lubiszewskim. No i potem Batory oblegał Gdańsk i dlatego właśnie wybudowano bramę wyżynną i te obwałowania z zachodniej strony. A potem przepraszano króla, podpisano z nim ugodę i właśnie również Ferber jechał, żeby go przepraszać. Zmarł w 1588 roku. Miał syna Konstantego, tak zwany Konstantyn II, który był ławnikiem i sekretarzem królewskim, a ten Konstantyn II miał syna Konstantyna III, który też był burmistrzem. Ten z kolei brał udział na przykład w 1625 roku w Sztumskiej wsi, w Sztumskiej wsi obrady tam były kończące pewien etap wojen szwedzkich. Tu polecam książkę na przykład Charlesa Ogier, który również tam był. Natomiast jego zasługą było powołanie w 1636 roku. Angażował się w powołanie Collegium Medicum. To była pierwsza izba lekarska na ziemiach Polski. No i teraz, który to Konstantyn wypadał? Chyba jednak ten drugi, czyli ten, który był ławnikiem i sekretarzem królewskim, bowiem kiedy rządził ten pierwszy, no to dopiero ten dom budował. Ten trzeci z kolei był za duży w czasie wjazdu króla, kiedy wjeżdżał do Gdańska Zygmunt III Waza. Miał 7 lat i w tym koszu by się nie zmieścił. Czyli wychodzi na to, że jednak był to ten Konstantyn II. Także pozostańmy przy tym Konstantynie II. Przejdźmy teraz do następnego epitafium, również bardzo ciekawego, bo tutaj też jest cała masa napisów łacińskich, a mianowicie jest to epitafium Bartłomieja Szachmana, to również burmistrz. To epitafium wisi w bardzo reprezentacyjnym miejscu, bo jak stoimy przodem do ołtarza i stoimy już przed samym ołtarzem, to po prawej stronie na filarze mamy właśnie to epitafium. Bartłomiej Szachman
Pochodził z rodziny ławnika. Podobnie jak większość gdańszczan skończył istniejące już wtedy gimnazjum akademickie. Natomiast jego kolegą z gimnazjum akademickiego był Johann Szpejman. Odbyli razem podróż po Europie, bo wtedy był taki zwyczaj, że jak synowie tych bogatych gdańszczan wyruszali na naukę do Europy, to oni nie wyjeżdżali do jednego miejsca, jak na przykład dzisiaj w czasie Erasmusu, tylko jeździli po całej Europie. No i Szachman razem ze Szpejmanem byli w Strasburgu, w Bazylei. Z kolei Szachman immatrykulował się w Sienie. Ale był również w Akademii Krakowskiej, co jest trochę dziwne, dlatego że on był luteraninem, a Akademia Krakowska to wiadomo uczelnia polska, uczelnia katolicka. No ale tam również studiował. Okres, kiedy rządził Szachman, a później również po nim Szpejman, bo to oni tam po kolei rządzili, między nimi jeszcze był Bradens chyba. To okres, kiedy Gdańsk ulegał bardzo wielkiej przebudowie. To jest okres, kiedy była budowana wielka zbrojownia. Wielka zbrojownia, którą zachwycał się Wilhelm Ferdynand Zernike w takim przewodniku Cały Gdańsk za 20 srebrnych groszy. On tam opisywał wielką zbrojownię budowaną w stylu manieryzmu niderlandzkiego, jak jest pięknym budynkiem. I co dziwne, nie ma zachowanych tam osi symetrii. Zwróćcie Państwo na to uwagę, jak staniecie kiedyś przed wielką zbrojownią, to tam okna w różnych poziomach są zupełnie poprzesuwane. Tam nie ma pionowych linii symetrii, a to zupełnie nie razi, tego się zupełnie nie zauważa. Właśnie Zernike się tym zachwycał. Właśnie Szachman był tym, który nadzorował jako burmistrz budowę wielkiej zbrojowni. Ale również w tym okresie była Sala Czerwona wykańczana z tą piękną apoteozą van den Blocka. No i przede wszystkim Fontanna Neptuna. To również inicjatywa burmistrza Bartłomieja Szachmana. On współpracował bardzo z Isaakiem van den Blockiem, z Abrahamem van den Blockiem. To jest właśnie ten okres, Fredeman de Vries. To te najpiękniejsze dzieła wtedy gdańskie powstawały. Wtedy również powstała parę lat później Złota Kamienica, to już z kolei tego Johanna Szpejmana. Ale Bartłomiej Szachman gromadził również cenne księgi i numizmaty. Ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj z różnych stron świata, chętnie oglądali, podziwiali te wszystkie jego zbiory. Jego nazwisko Szachmana figuruje w akcie fundacyjnym Biblioteki Senatu Miasta Gdańska, czyli Rady Miasta. Jest to druga co do czasu trwania biblioteka w Polsce. Co ciekawe, dzisiaj jest to Biblioteka Panowska. Są w niej książki również Szachmana z własnoręcznymi zapiskami, ale Szachman to jest również ten, który był burmistrzem, kiedy do Gdańska przyjechał Jan Bonifacio Marquis de Oria. To był ten bogaty z księgozbiorem hrabia z Włoch, luteranin, który uciekał, protestant, który uciekał stamtąd do miejsca, gdzie mógłby spokojnie wyznawać religię w taki sposób, jak uważa. No i spotkała go katastrofa tutaj na podejściu do portu gdańskiego. Część księgozbioru zatonęła, natomiast Rada Miasta na czele z burmistrzem Szachmanem bardzo serdecznie zajęła się markizem i on tutaj już dokonał swojego żywota, dożył ostatnich dni w Gdańsku i cały ten swój wielki księgozbiór zapisał do tej nowo powstałej biblioteki. Burmistrz Szachman zafundował również markizowi de Orii epitafium. To epitafium i miejsce ostatniego spoczynku Jana Bonifacio de Ori znajduje się w kościele Świętej Trójcy. Jak patrzymy na to epitafium, to widzimy tutaj całą masę zapisów, napisów. Patrząc od góry, tam nad tym portretem, autorem epitafium jest oczywiście Abraham van den Block.
patrzymy tam na samej górze, jest data, potem jest herb szachmanów, poniżej jest podobizna szachmana, a nad nią są takie dwie tabliczki, na których są napisy. I tam u góry z lewej strony jest napisane tak. Korzystam oczywiście z tej książki o epitafiach. Tam w języku polskim możemy to tak przetłumaczyć. Jako młodzieniec zobaczyłem Europę, Azję, Afrykę. Chciałem, ale nie było mi dane zobaczyć również ziemi Nowego Świata. Ale nic to. Zamiast tego niebo zachwyca mnie nie jako gościa, lecz mieszkańca. Poniżej znajdują się płyty, na których są wspomniani jego krewni, a mianowicie ojciec Kasparowi Szachmanowi, szachetnemu mężowi i starszemu Ławy, zmarłemu w stanie łaski z dnia 9 sierpnia 1573 roku, wielce zasłużonemu ojcu i tak dalej, w należnej miłości synowskiej, Bartłomiej Szachman. Potem jest pochowana tam Barbara Bradens, matka, której również tutaj poświęcił słowa. W tym grobowcu został również pochowany sam Bartłomiej Szachman. I tutaj mamy napis: Bartłomiejowi Szachmanowi, wielce zasłużonemu burmistrzowi, najukańszemu mężowi, przedwczesną śmiercią z tego życia do wieczności zabranemu, pomnik trwającej i nigdy nie przemijającej miłości małżeńskiej wniosła wdowa Anna Blemke. Ona również jest pochowana tam, gdzie jest to epitafium i jest tam również pochowana pierwsza żona, Katarzyna Schwarzwald, która była pierwszą żoną, dużo, dużo starszą od Szachmana. Także tak to wygląda. Przechodzimy teraz do jeszcze jednego bardzo ciekawej płyty nagrobnej. Tą płytę nagrobną aż tak dokładnie nie można zobaczyć na pierwszy rzut oka, dlatego że ona jest schowana za taką przegrodą. Jak stoimy vis-a-vis zegara astronomicznego, mamy tam kaplicę Bractwa Świętego Jerzego, to tam już w samej kaplicy, tuż przed ołtarzem, leży właśnie taka płyta nagrobna poświęcona Tomaszowi Tymfowi. Na pewno znacie Państwo takie powiedzenie: dobry żart jest tymfa wart. Któż to był ten Tymf? Otóż Tomasz Tymf i jego młodszy brat Andrzej pochodzili z Mecklenburgii. Oni byli właścicielami również w innych miejscach, dzierżawcami mennic państwowych. Po prostu produkowali, wybijali monety. A więc guldeny, talary, grosze i tak dalej, i tak dalej. Najpierw działo się to w 1650 roku w Poznaniu. Potem przenieśli się ten Tomasz Tymf jako dyrektor mennicy w Opolu. No a potem to oczywiście był okres po potopie szwedzkim, bo Państwo kojarzycie, pokój w Oliwie podpisano w 1660 roku. No i Tymf został zarządcą największej mennicy w kraju, w Bydgoszczy. On tam bił monety polskie i ponieważ w kraju bardzo źle się działo wtedy, było bardzo wielka bieda, była w kasie państwowej, było mało srebra, to Tymf wymyślił, żeby te monety produkować ze zmniejszoną liczbą srebra. I na przykład w 1663 roku, jeżeli nominalnie moneta była warta 30 groszy, to tak naprawdę jej wartość była około 12-18 groszy. I nazywano właśnie te monety tynfem. Każda z nich była oznaczana literkami TT, Tomasz Tynf. Polska szlachta oskarżyła tego o fałszowanie monet. No i w rezultacie on w 1667 roku uciekał z kraju, uciekł do Prus. Tam zarządzał potem mennicą w Królewcu.
Ale zanim tam pojechał, przebywał jeszcze w Gdańsku i w Gdańsku ufundował sobie grobowiec, właśnie tą płytę nagrobną, zakupił ją sobie, ale potem jak wyjechał do tego Królewca, to prawdę mówiąc ślad po nim zaginął i on tak naprawdę chyba nie spoczywa tutaj pod tą płytą nagrobną, została tylko sama płyta, a napisane na niej są następujące słowa. Wierząc w zmartwychwstanie, tym chcę tutaj złożyć kości, gdy dusza opuści ziemię. Kości zobaczy ponownie, gdy z czterech stron świata powieje wiatr, a zwrócone tchnienie i ciepło uniesie je do nieba. Bowiem troszcząc się za życia o pogrzeb, dobrze żyje, przygotowuje się, żeby mógł dobrze umrzeć. Tomasz Tym w pomny śmierci kazał wznieść w 1675 roku. Pierwotnie powiedzenie dobry żart jest tymfa wart używane było dość ironicznie. Skoro tynf to moneta sfałszowana, żart musiał wywoływać uczucia dość ambiwalentne u odbiorcy. Współcześnie niewiele osób zna historię tynfa i nie jest w stanie wychwycić sarkazmu, który w tym przysłowiu i traktuje to jako komplement. Wychodzimy już teraz z Bazyliki Mariackiej. Wychodzimy przez tą bramę wychodzącą na ulicę Plebania i idziemy w stronę... tu jeszcze macie Państwo podobiznę takiego tynfa z czasów Jana Kazimierza. Idziemy teraz wzdłuż plebanii, idziemy koło pomnika, koło fontanny czterech kwartałów i wchodzimy na ulicę Grobla I. Tu właśnie przypomina mi się pewien spacer, jaki odbyliśmy 1 kwietnia z koleżankami i kolegami przewodnikami. Spacer polegał na tym, że chodziliśmy po Gdańsku i opowiadaliśmy sobie niestworzone rzeczy, zaśmiewając się przy tym, wymyślając różne dowcipne historyjki. No i na przykład moja znakomita koleżanka Ewa Jaroszyńska, która nawiasem mówiąc będzie autorką jednego z następnych spotkań, wymyśliła sobie dynastię Groblów, no i był Grobel I, Grobel II, Grobel III i tak dalej. Nie? Na przykład Kasia Czajkowska, która jest poprzedniczką w spotkaniu, opowiadała świetnie tutaj Państwu o cegłach. Opowiadała z kolei taką historię, że biskupia Górka, kojarzycie Państwo wszyscy, więc żeby utworzyć biskupią Górkę, no to trzeba gdzieś było ziemię wziąć, żeby ją usypać w tą górkę. No a jak się ziemię pobiera, to się robi dołek. No i jak się zrobił dołek, to w tym dołku postanowiono wybudować kościółek i właśnie w ten sposób powstał Kościół Mariacki. No także takie historie sobie opowiadaliśmy. No więc tą ulicą Grobla I dochodzimy do ulicy Świętojańskiej, skręcamy w prawo i dochodzimy do kościoła Świętego Jana. Kościół Świętego Jana, w którym również swoje miejsce ma Nadbałtyckie Centrum Kulturalne, w połowie kościół, w połowie sala koncertowa. Jest to kościół z najpiękniejszą akustyką dla mnie w Gdańsku. W ogóle bardzo ciekawy, unikalny ołtarz kamienny Abrahama van den Blocka. Warto tam zaglądać. I tutaj chcę Państwu również opowiedzieć o kilku elementach z tego kościoła. A mianowicie, kiedy wejdziemy do kościoła przez bramę od strony ulicy Świętojańskiej, to po prawej stronie, wysoko na ścianie, zobaczymy krzyż. Krzyż, który kiedyś był na belce tęczowej. A zaraz obok możemy zobaczyć epitafium Tomasza Moviusa. Tomasz Movius był gdańskim nauczycielem, rektorem szkoły Świętego Jana. To epitafium zostało ufundowane przez Wawrzyńca Fabrycjusa, który był pastorem kościoła Świętego Jana. I tutaj na tym obrazie epitafijnym jest przedstawiona podobizna tegoż właśnie Tomasza Moviusa. Dlaczego mówię o tym epitafium w kontekście napisów czy dowcipów? Chcę tutaj zwrócić Państwa uwagę na dwie ciekawe rzeczy. Dawni gdańszczanie, tak jak my dzisiaj lubimy grać w gry różne
na komputerze, na telefonie, ale często wracamy też do tych gier planszowych. A gdańszczanie wymyślali sobie również takie gry słowne i tutaj na tym epitafium tegoż właśnie Tomasza Mowiusa możemy zobaczyć taki napis. Zrobiłam taki drukowany, bo niestety nie mam zdjęcia tego oryginalnego. I tutaj macie Państwo z przetłumaczeniem, gdy światło zwiastowało zbliżające się święta paschalne, Mowius dołączył do gwiazd, wzgardziwszy ziemią. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że w tym napisie łacińskim mamy niektóre literki większe i to one znajdują się na przykład w środku słowa, nie na początku, tylko w środku. I teraz, jeżeli wypiszemy sobie tylko te literki, po czym? Zastosujemy taki trik, że literka I to jest 1, literka V to jest 5, literka X to jest 10. No kojarzycie Państwo cyfry, wszyscy w szkole się tego uczyliśmy. I potem to zsumujemy, to tutaj w tym przypadku wychodzi nam 1571. I to jest właśnie rok budowy tegoż właśnie epitafium. Mało tego, na tym samym epitafium mamy nieco większy, wrócę jeszcze, tu na dole widzicie Państwo tą taką, no tutaj czarne to wygląda, ale tam jest również napis, no niestety nie mogę Państwu oryginalnego pokazać, ale pokażę Państwu w ten sposób napisany. Tutaj ten napis z kolei mówi, że grób ten zawiera moją duszę wraz z prochami i będzie przyczyną drugiego spoczynku. Ja, Tomasz Mowius, wywodzę się z pomorskiej ziemi, a imię to dał mi pradawny ród. Młodość spędziłem w gdańskim grodzie na szlachetnych naukach, które stały się początkiem zgłębiania pobożności. Bardzo się starałem i czułem się wielce zobowiązany, by spełnić nadzieję daną przed Boga rodzicom, że będą mieli uczonego potomka. Ledwie jednak przeżyłem 28 lat, gdy przedwczesna śmierć zabrała mnie już jako mężczyznę. Jak Bóg był zawsze dla mnie jedynym celem podejmowanego trudu, tak Bóg niech będzie dla mnie jedyną zapłatą. I teraz jak spojrzymy sobie na ten napis i spojrzymy tylko na pierwsze litery i tam, gdzie mamy literkę D, wyobraźmy sobie, że jest to O, ono jest tak pisane, że to D tam jest podobne do O, to zobaczcie Państwo, że uzyskamy napis Tomasz Mowius, czyli imię, nazwisko tego, który tam jest pochowany. Jest to tak zwany akrostych. To również w dawnym Gdańsku lubiono bawić się w ten sposób, albo te chronogramy, albo akrostychy. Podobnie możemy zobaczyć taki chronogram przy nagrobku, największym nagrobku w kościele świętego Jana, a mianowicie przy nagrobku Nataniela Schroedera. Nataniel Schroeder to był również potomek bogatych gdańszczan, również absolwent gimnazjum akademickiego, potem studiował w Lejdzie, Heidelbergu, Strasburgu, w Genui, w Padwie. Studiował prawo, historię, matematykę, filologię, a potem wrócił do Gdańska i sam wybudował ten grobowiec. Mamy tam lwa, który jest symbolem świętego Marka. Oczywiście święty Marek to patron Wenecji, a właśnie Genua, Padwa to podlegały Wenecji, wobec tego nawiązanie takie do jego czasów studenckich. Ten nagrobek wykonał w 1665 roku i później pochowano tam jego rodziców, ale również on sam znalazł tam miejsce spoczynku. I jak tutaj spojrzymy na tą tablicę, taką czarną, jajowatą, którą tutaj widzimy, tu macie ją Państwo w zbliżeniu, to również zobaczycie Państwo w tej dolnej części, gdzie jest napisane Polonia, regnum i tak dalej. Tam również te literki są większe, mniejsze. I teraz jak te literki tutaj zsumujemy, to również mamy chronogram, który nam pokazuje rok 1668.
Oni wtedy bardzo lubili się bawić w takie zabawy. Taki chronogram możemy znaleźć również przy uliczce Plebania, tam nad wejściem do Plebanii, gdzie mamy ten herb z trzema świńskimi łbami, to poniżej, tutaj na zbliżeniu Państwu pokażę, jest taki napis, niech będzie chwałą szczodrobliwość Ferbera, bo właśnie tą plebanię budował w 1518 roku wspominany już przeze mnie Maurycy Ferber, ten, który pochodził z rodu Ferberów, ten, który został biskupem warmińskim, a ten portal był odnawiany w 1715 roku i właśnie tą datę możemy odczytać, wypisując te właśnie literki większe niż pozostałe. Natomiast no, nie byłabym sobą, gdyby w kościele świętego Jana nie wspomniała o najbardziej ukochanym przeze mnie epitafium w Gdańsku, które po II wojnie światowej przez jakiś czas wisiało również w kościele mariackim. Potem, kiedy już odnowiono kościół świętego Jana, przeniesiono go na jego miejsce, a mianowicie myślę o epitafium poświęconego Adelgundzie Zapio. Była to jedyna córeczka Katarzyny i Zachariasza Capiów. Ona zmarła w wieku lat 10 i oni wtedy ufundowali to epitafium w 1664 roku. Epitafium dla mnie chyba najpiękniejsze w Gdańsku. Natomiast sam Zachariasz Capio to bardzo wielki dobroczyńca kościoła świętego Jana, bo to i chrzcielnica, i obrazy, i lichtarze. Założył również z żoną fundację wspierającą ubogich. Udzielała 300 zapomóg rocznie, a zapis testamentowy Zachariasza pozwolił na utworzenie przykościelnej biblioteki. Tutaj również znaleźli spoczynek rodzice Adelgundy Capio, bo po lewej stronie mamy portret Zachariasza, po prawej mamy portret matki Katarzyny. Sama Adelgunda wygląda właśnie tak na zbliżeniu, no taka dziewczynka klęcząca. Natomiast dla mnie najbardziej rozczulający w tym epitafium jest ten aniołek. Aniołek, który wspiera nóżkę na czaszce, natomiast w rączkach trzyma rurkę i puszcza bańki mydlane. W połączeniu z tą małą dziewczynką no jest to bardzo, bardzo, bardzo wzruszające. Także warto zaglądać do kościoła świętego Jana. Natomiast teraz opuszczamy już kościół świętego Jana i ulicą Świętojańską udajemy się do kościoła świętego Mikołaja. Zbliżamy się też już do końca naszej wędrówki. Tutaj w kościele świętego Mikołaja chcę zwrócić Państwa uwagę na jedno z epitafiów wiszących tam z samego tyłu kościoła. Jak wejdziemy do kościoła, to zaraz po lewej stronie tam są trzy epitafia. Ja chcę opowiedzieć o tym epitafium środkowym, a mianowicie epitafium Jana Ernesta Schefflera. Ono wygląda, proszę Państwa, tak. Schaeffler był lekarzem, fizykiem miejskim, studiował w Leuven, a potem wrócił do Gdańska i otworzył w 1636 roku praktykę lekarską w Gdańsku. Był pionierem badania wlewów dożylnych. No, zobaczcie Państwo, na jak wysokim poziomie nauka w Gdańsku stała połowa wieku XVII, a tu już wlewy dożylne, coś takiego jak dzisiejsza kroplówka. Natomiast w 1665 roku razem jeszcze z drugim kolegą opracowali farmakologię, czyli taki spis leków, który powinien się znaleźć w miejskich aptekach. To było pierwsze takie dzieło na ziemiach polskich. Ciekawostką jest to, że Ernest Schaeffler urodził się jako luteranin, jako protestant, a w wieku dorosłym przeszedł na katolicyzm i już jako osoba dorosła ufundował sobie to epitafium, które wisi właśnie w kościele świętego Mikołaja. Tekst, który tam jest na nim napisany, poświęcone Bogu najlepszemu, największemu, dokolwiek się zwracamy, nie wszystko niepewne, jedynie śmierć pewna i jej ostateczny kres wieczności.
tam zmierzamy, tam gonimy, tam jesteśmy porywani, wszyscy razem i każdy z osobna. Pomny tego kresu, a jeszcze za życia wolny od strachu, Jan Ernest Szefler, doktor medycyny, lekarz Jego Królewskiej Mości Ojczyzny i tego miasta, fizyk ordynaryjny, ten pomnik, aby po śmierci złożyć w nim doczesne szczątki z myślą o zbawieniu, którego oczekuje i którym żyje, dla siebie za życia wystawił w 1663 roku. Zmiłuj się Boże, pomódl się Ty, który to widzisz i czytasz. No i taki pomnik sobie wystawił za życia. Ufundował w 1671 roku jeszcze ołtarz świętej Róży z Limy. No a później, kiedy zmarł, to rodzina zrobiła mu dowcip. I to taki dowcip, że no chyba nie bardzo mu się podobał, bowiem nie pochowali go w kościele świętego Mikołaja, tam gdzie miał tą epitafijną tablicę, tylko pochowali go w kościele mariackim. Taki dowcip mu zrobili po śmierci. I proszę Państwa, dochodzimy już do końca naszej wędrówki. Chcę jeszcze Państwu tutaj na zakończenie pokazać historyjkę pewnych aniołków. Tutaj jak Państwo będziecie chodzili po Gdańsku, to możecie sobie poszukać, gdzie one są. Tutaj tak latają sobie dwa aniołki, amorki. Potem się spotkały. No i coś im się nie podobało. Natomiast i tutaj zaczynają się spory. I na tym bym zakończyła. Dziękuję Państwu za uwagę. Co? Pytania są? No, pytania są. Dobrze. Mam nadzieję, że będę wiedziała i odpowiem. Coś się zacięło. Z ekranu, jak, jak mi dasz telefon, to przeczytam. Dobrze. Czy na bramie długoulicznej centralny ornament to szyszka? Nie, oczywiście, że szyszka. Szyszka chmielu. I wyżej jest owoc granatu. No i to chyba wszystko. A tak, już widzę. A propos dworu Artusa i dykteryjek, dwukrotnie słyszałam, że na kamienicy, która jest po lewej stronie dworu, na szczycie dachu jest figura z głową Dzierżyńskiego. Ile w tym prawdy? Chodzi tutaj o złotą kamienicę, kamienicę Szpejmana. Tam na górze są alegorie takich postaci jak Sprawiedliwość, zapewne chodzi o sprawiedliwość. Tak, jest taka teoria, że jest to właśnie twarz Feliksa Dzierżyńskiego. Co z Łunochodem na ulicy Mariackiej? A no tak, znajduje się Łunochod na ulicy Mariackiej. Tam mamy taką portret Diany. Mamy tam również jelonka, łuk, strzały, no i na Księżycu sobie jeździł Łunochod. Ponieważ płyta ta przedprożowa była robiona na przełomie lat 60., 70., wtedy Stany Zjednoczone i Związek Radziecki toczyły wyścig, kto pierwszy wyląduje na Księżycu, no i wylądowali wprawdzie pierwsi Amerykanie, ale Rosjanie zaraz potem Łunochoda, no i rzeczywiście Łunochod tam jest. Z takich ciekawszych rzeczy to pamiętam, że kiedyś w Muzeum Morskim, jak była mapa ujścia Wisły z XVII bodajże wieku, to był las i przez las sobie czołg jechał, ale to było już dość dawno, coś takiego. No nie widzę więcej pytań. A więc chyba kończymy. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam do, jak już będzie można, do spacerów w Realu i obyśmy zdrowi byli. Dziękuję bardzo.